Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad możliwością życia wiecznego? Teoria kwantowa twierdzi, że nikt z nas tak naprawdę nie umiera. Możemy nawet podróżować po naszej fizycznej śmierci przez multiversum, którego wymiary znane są w niektórych kulturach jako świat bogów. Jak fizycy kwantowi mogą nawet udowodnić, że wszyscy żyjemy wiecznie, pokażemy ci teraz. Święty Graal, kamień filozoficzny czy boska ambrozja? Wszystkie te środki mają zapewnić nieśmiertelność. Pytanie o życie wieczne i nieśmiertelność można znaleźć w wielu kulturach na tej ziemi i jest na nie równie wiele odpowiedzi. W naszej zachodniej kulturze wiara w życie po śmierci praktycznie zanikła. Chrześcijańska zasada wędrówki duszy do nieba lub, jeżeli ktoś miał pecha, do piekła, nie jest już prawie obecna w umysłach ludzi. Z drugiej strony, w kulturach wschodu idea, że dusza podróżuje po śmierci, że udaje się do wymiarów, w których normalnie mieszkają bogowie i że dusze powracają na ziemię w nowej rundzie i w nowym życiu, jest całkiem normalna. Istnieją setki ludzi na całym świecie, którzy byli bliscy śmierci lub nawet twierdzą, że już przekroczyli próg do boskich królestw, gdzie spotkali byty, które wyglądały jak anioły i odesłały ich z powrotem na ziemię. Nierzadko tacy ludzie doświadczają spontanicznych uzdrowień z poważnych chorób lub radykalnie zmieniają swoje życie, ponieważ zdali sobie sprawę, kim naprawdę są w królestwie po śmierci. Do tej pory wszystko to były czyste ideologie, fantazje, niepotwierdzone twierdzenia lub idee religijne, ale teraz fizyka kwantowa dostarczyła dowodów. Naprawdę jesteśmy nieśmiertelni. Co by było, gdybyś nigdy nie umarł? Szczerze mówiąc, czy kiedykolwiek myślałeś o tym, jakby to było żyć wiecznie? Tutaj na Ziemi, po prostu manipulując swoimi genami, abyś był coraz młodszy lub opuszczasz swoje ciało i przechodzisz do innego wymiaru jako czysta informacja. O tym, że żywe istoty są w stanie po prostu odwrócić proces starzenia się, świadczy maleńka meduza, która z jakiegoś powodu dokonuje tego wyczynu. Ten prosty przykład pokazuje, co jest możliwe w naturze i że nigdy nie możemy powiedzieć nigdy. Wyobraź sobie, że nauka rozszyfrowuje sztuczkę lub może zaprogramować twój genom tak, aby żył w górę i w dół linii wieku. Albo po prostu żyłbyś wiecznie bez starzenia się. Byłbyś nieśmiertelny i nadal mógłbyś być na tej ziemi za 1000 czy 10 000 lat. Dowody w fizyce kwantowej. Naukowcy być może znaleźli klucz do wiecznego życia w świecie najmniejszych cząstek. Mechanika kwantowa po raz pierwszy odkryła, że światło jest podstawowym budulcem materii, a cząsteczki światła są znacznie mniejsze niż atom. Kwanty mogą zostać ponownie podzielone na wiele mniejszych cząstek i w pewnym momencie pozostaje tylko czysta informacja i energia jako rzeczywiste elementy składowe wszechświata. Energia może fluktuować w absolutnie zrównoważonym stanie i znikać fizycznie wraz z nią, ale informacja jest wieczna. Również wasze ciała są materią, która ostatecznie składa się ze skondensowanego światła i informacji. Po śmierci wasza informacja pozostaje konsekwentnie. Australijscy fizycy kwantowi wyrazili to w taki sposób. Jeżeli płonie las, drzewa, krzewy i zwierzęta, które w nim żyły, znikają w świecie fizycznym. Jednak na poziomie kwantowym las pozostaje jako informacja i można by go zrekonstruować, gdybyśmy mieli niezbędną wiedzę, w jaki sposób ta ponowna materializacja jest możliwa. Las może jednak zniknąć, na przykład również z naszego świata. Informacja przenosi się dalej i gdzieś w innym wymiarze lub w innym miejscu we wszechświecie materializuje się nowy las z pomocą informacji. Opierając się na fizyce kwantowej, istnieje jeszcze inna teoria, która pokazuje ci zupełnie nowy świat. Teoria biocentryzmu. Teoria biocentryzmu została opracowana przez amerykańskiego naukowca Roberta Lanze i mówi zasadniczo, że to nie wszechświat tworzy życie, ale to życie tworzy wszechświat. To, co nazywamy świadomością w nas, w rzeczywistości istniało na początku wszystkiego, a teraz, prawie 14 miliardów lat później, świadomość kieruje się przez nas ludzi. W rzeczywistości my, ludzie, nie jesteśmy tylko ciałami i mózgami, ale świadomością, która przyjęła lub połączyła się z materialną formą. W modelu Lanzy nasze mózgi i ciała są bardziej modemami, a to, co postrzegamy jako obserwatorzy lub ja, jest czystą świadomością. Mózg i ciało odbierają sygnały z zewnątrz i tłumaczą je na doświadczenia życiowe i materię. Jeżeli znasz już teorię kwantową, to wiesz, że kwanty mogą występować jako fale i cząstki. Fala jest nieuformowanym potencjałem, a cząstka staje się materią przez obserwację. Świadomość jest obserwatorem.
Kiedy mózg i ciało umierają, tylko modem zostaje zniszczony, ale sygnały pozostają i mogą zostać przekierowane lub poddane recyklingowi do innego hosta. W biocentrycznej rzeczywistości Lanzy życie jest sygnałem, który trwa bez ciała i mózgu jako modemu. W ten sposób świadomość tworzy wszechświat poprzez nas, a nie wszechświat tworzy świadomość lub nas, ludzi. Pomysły Lanzy zostały po raz pierwszy zaprezentowane pod koniec 2000 roku i były celebrowane w niektórych kręgach i energicznie atakowane w innych. Dla niektórych biocentryzm stanowi pomost między filozoficznymi koncepcjami życia i śmierci, a fizyką. Dla innych teoria ta wciąż jest zbyt niejasna i niepewna, z niewielkimi lub żadnymi dowodami na to, czym naprawdę jest świadomość. Zwolennicy tej teorii odwołują się również do problemu dostrojenia, który pokazuje, jak wiele warunków fizycznych jest potrzebnych do powstania życia. Woda, ciepło, tlen, związki węgla i inne muszą być precyzyjnie dostrojone, aby życie mogło w ogóle powstać. Wszystko to nie może opierać się na zbiegach okoliczności, ale wydaje się być stworzone dla nas lub przez nas. Teraz można oczywiście zadać sobie pytanie, kto stworzył to wszystko, zanim pojawili się ludzie jako obserwatorzy. Czy dinozaury również stworzyły materię przez świadomość i swoją obecność na planecie? A co z pierwszymi bakteriami? Rozszerzenia teorii Lanzy zakładają, że świadomość jest wszechobecna. Żyje w tobie, we mnie, w roślinach, zwierzętach, a nawet w materialnie pozbawionej życia przestrzeni rozległego kosmosu. Takie idee ekscytująco przypominają animizm wielu religii naturalnych, które wierzą, że wszystko, co istnieje, posiada duszę lub nawet świadomość. Życie po śmierci. Teorie Lanzy i niektóre modele kwantowe dowiodły, że świadomość znajduje się ponad materią. To nieuchronnie prowadzi do tak zwanego życia po śmierci, a nawet śmierć nie jest możliwa w takiej rzeczywistości. Nie, jeżeli życie jest w rzeczywistości świadomością i nie jest związane z materią. Jako iluzja, ponieważ życie i świadomość nie jest już związane z naszymi ciałami. Jeżeli zabierzemy ciało i mózg, świadomość wyparuje jako rodzaj energii do reszty wszechświata lub przeniesie się do innych wymiarów i tam będzie żyć. W połowie XX wieku niemiecki fizyk Burkhard Heim stworzył 12-wymiarowy model rzeczywistości, który obejmował poziomy nadmaterialne, takie jak świadomość, a nawet wymiary boskie. O dziwo, wiele nierozwiązanych wzorów matematycznych rozwiązuje się, gdy założymy 10 lub więcej wymiarów. W jednym z tych wymiarów świadomość mogłaby być normalną siłą, tylko że obecnie nie mamy środków, aby ją wykryć lub zmierzyć. René Descartes twierdził w XVII wieku, że umysł i ciało to dwie zasadniczo różne substancje. Umysł jest niematerialny i myślący, w czasie gdy ciało jest materialne i rozciągnięte przestrzennie. Pomimo tej różnicy uważał, że oddziałują one na siebie w szyszynce mózgu. W trakcie oświecenia pogląd ten doprowadził do oddzielenia umysłu i ciała. Dopiero w dzisiejszych czasach naukowcy zajmujący się medycyną znajdują coraz więcej dowodów na to, że te dwa byty są ze sobą ściśle powiązane, a na przykład choroby fizyczne często mają przyczynę w umyśle. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że świadomość może tworzyć materię, lub nawet wyrażone nieco inaczej, że świadomość może być skondensowana do materii, nie ma separacji. Cząstka jest falą i odwrotnie, ciało jest świadomością i odwrotnie. Jedyna różnica polega na tym, że ciało fizyczne w trójwymiarowym świecie ma ograniczony czas istnienia, ponieważ się starzeje. Jeżeli przykład wiecznej meduzy pokazuje, że proces ten nie jest warunkiem życia, raczej wszystkie żywe istoty, które się starzeją, mogą po prostu podążać za programem, a ktokolwiek może go przepisać pewnego dnia, znajdzie klucz do wiecznego życia fizycznego na Ziemi. Kwantowa nieśmiertelność. Biocentryzm Lanzy nie jest jedyną ideą zmierzającą w tym kierunku. Model kwantowej nieśmiertelności opiera się na centralnej koncepcji multiversum. Opracowany na podstawie modelu wielu światów Hugh Everetta, kwantowa nieśmiertelność postuluje, że każda podejmowana przez nas decyzja powoduje powstanie równoległego wszechświata. Wyobraź sobie nieskończone drzewo z gałęziami, z których każda reprezentuje inną ścieżkę, którą mogło podążać twoje życie. Każda decyzja, mała czy duża, dodaje nową gałąź do drzewa. W czasie, gdy te wszechświaty współistnieją, nigdy się nie przecinają, ale wszystkie są wynikiem naszych wyborów. To tak, jakbyś znajdował się w nieskończonym labiryncie luster, z których każde pokazuje inną wersję ciebie w oparciu o ścieżki, które wybrałeś w swoim życiu. Przez lata pisarze science fiction zdawali sobie sprawę z potencjału tego pomysłu w powieściach i filmach, które pokazują, że pozornie bezsensowne wybory mogą być rozwidleniem do równoległego wszechświata. Inną kwestią jest to, co multiversum może oznaczać
dla życia pozagrobowego. W przypadku kwantowej nieśmiertelności zawsze może istnieć możliwe rozwidlenie w multiversum, przez które dana osoba przetrwa. Kluczowe badania, takie jak eksperyment z podwójną szczeliną, wykazały, że wszystkie opcje są zawsze możliwe, dopóki nie zostaną zaobserwowane. Wieloświat pozwala na pomysły, że świadomość może żyć w innych światach po śmierci na Ziemi. Możesz nawet istnieć tu i teraz w innych wymiarach, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeżeli ciało jest martwe, a twoja uwaga wycofuje się z tego świata, możesz stać się świadomy innej egzystencji na innej płaszczyźnie i zdać sobie z tego sprawę, że tak naprawdę nigdy nie byłeś żywy ani martwy. Wszystko jest tylko iluzją w trójwymiarowym świecie. Pogląd ten pasuje do kota Schrödingera, modelu myślowego teorii kwantowej, który dokładnie stwierdza, że kot jest martwy i żywy. W tym samym czasie, dopóki ktoś o określonym stanie umysłu nie dokona pomiaru. We wschodnich religiach, takich jak hinduizm, wieloświat jest znany od dawna i jest rzeczywistością przeżywaną w świadomości ludzi. Wedy opisują różne poziomy materialności i duchowe, subtelne światy. Na tych płaszczyznach, które mogą być postrzegane jako inne wszechświaty w multiversum, żyją byty znane jako bogowie, demony lub byty anielskie. Człowiek posiada nieśmiertelną duszę, która może przybierać różne formy w multiwersie. Nie chcesz przegapić nowego filmu w przyszłości? Naciśnij subskrybuj już teraz.